Mili Państwo, dzisiejsze przysłowie głosi Grudzień, Ziemię Grudzi dla zwierząt i dla ludzi. I to jest logiczne. Grudzień, Grudzi, styczeń, styka, a luty, lutuje. Poza tym imieniny ekstremalne, bo świętują dziś Elbrów, Eckhart, Gosław, Honorat, Jonatan, Krescencjusz, a także Prymian, Radowit i Saturnin. Wszystkim gratulujemy. Sięgamy do prasy wielkopolskiej. Oto Kobieta Wielkopolska. Dwutygodnik z roku 1937. Rubryka Co głosi moda? Cytuję. Na czoło materiałów zimowych, sukien popołudniowych i wieczorowych wysunęła się po latach znów koronka. Wzory najmodniejsze zapożyczone zostały z baroka i z Rokoka. A kolory są takie we wszystkich materiałach. Otóż lila i zielony. W nawiasie dodano butelki. Tak, wiadomość pochodzi z czasów, kiedy większość butelek na piwo miała kolor nadziei. Drodzy państwo, bardzo bym chciał, żeby Państwo ze słuchania tych błahostek jednak wynieśli jakąś wymierną korzyść, więc bezcenna porada babuni z przedwojennej gazety. Pieprzka jen rozsypany w miejscach, w których w swoim mieszkaniu dostrzegliśmy mrówki, zniechęci je do dalszych odwiedzin. Usiłuję sobie wyobrazić, jak wygląda taka zniechęcona mrówka. Może Państwu się coś nasuwa? Historia, dziś rocznica przykra, ale brzmienna w skutki, bowiem to 29 grudnia 1170 roku arcybiskup Thomas Becket zostaje brutalnie zamordowany w katedrze w Canterbury na rozkaz króla Anglii Henryka II. Wcześniej Henryk arcybiskupem Canterbury sam mianował Tomasa Becketa, licząc na to, że będzie to człowiek chwiejny, podatny na wpływy i że pozwoli mu zawładnąć kościołem w Anglii. A tymczasem Czasem okazało się całkiem niespodziewanie, że arcybiskup Tomasz Becket wcale nie zamierza być na rozkazy królewskie i twardo broni ogólnie przyjętych zasad, które powinny panować w życiu publicznym. Takie zabójstwo najwyżej postawionej osoby duchownej w kraju odbiło się szerokim echem na całym ówczesnym świecie. Arcybiskup został uznany za świętego, a król Henryk został zmuszony do odprawienia pokuty przy jego grobie. A niebawem kości arcybiskupa zostały złożone w jego katedrze w Canterbury, która od tej pory staje się miejscem licznych pielgrzymek religijnych i turystycznych i przy najbliższej okazji szeregi pielgrzymów zamierza zasilić również pątnik Wiesław Kot